Fajnie. Dobra, czuję się dobrze, jak jestem sam na scenie i dostaję brawa, a oni tam sobie czekają. Dobrze, kochani, to czas, w ogóle może tak. Ten program powstał specjalnie w Gwarze Śląskiej w większości, ponieważ lubimy naszą rodzimą Gwarę, lubimy się nią bawić i chwalić. I cieszymy się, że jesteśmy ze Śląska i pochodzimy, dlatego teraz dla Państwa taki kultowy już sketch. Zapraszam Was na opowieści biblijne po śląsku. Panowie, zapraszam szybciutko, proszę bardzo. Proszę tutaj szybciutko. Nie, obejrzyjcie, jak to wygląda. Jak my wyglądamy? Wspaniale. Choby na wyborach miś ministrantów. Ja. Ty dziwisz się? Joje mi z foto. Joje mi z kadzidła i dzwonków. Ja. Kary, tak? A mogliby od razu zacząć od Kany. O. Od jakiej Kany? No Kana. Jo cię zubizu dostana. Będzie Kana. Nie, Kana, panowie, będzie. Nie. To jest próba generalna, jutro jest festyn farski po kolei. Wszystko, dobra, tak? dobra. Gipko gromy to, bo ją grilla. Ja. A joje u niego na grillu. Ja. Tam będzie przemiana. Ja, chłopie, tam będą cuda. Ja. Tam przyjdziemy na ta ciemną stronę mocy. Ja. Albo nie. Albo nie przyjdziemy, myślę. Myślę, żeś go nie zapraszał. Nie? A czemu? Może przyjdzie jeszcze, co przemieni. A przemieni. Wyżele nie przemieni. Tak? Chłopie, patrz, to jest czarny ninja. Chłopie, no. Możemy? Ja, gryj to, chłopie. Na początku był chaos. Bajzel się go do po śląsku. Ja. Lepiej by było, jakby kary padł bajzel. To będzie bardziej takie śląskie. Takie po waszemu nasze. Bajzel. O, fajnie. Potem Pan Bóg 6 dni sprzątał. Stworzył świat i mężczyznę na swoje podobieństwo. Co? A nie mogła mu baba podsprzątać? Gdzie głupi baby jeszcze nie było, jeszcze była w chopie. Ja. Co? Baba w chopie. Baba w chopie. No. Panie Zenonie, proszę panu Andrzejowi wytłumaczyć wszystko, tak? Co to za głupoty godzisz, jak baba w chopie, ty? Dopiero potem kiedyś wymyślił, że chop w babie, ale najpierw to baba w chopie. To ja ci powiem, dobrze, że to zmienili. Dobrze. No. A popie, a Rusy wymyślili matrioszki. To jest baba w babie! O fu! Zboczonek. Świństwo pieruńskie, ty. I słuchaj, i Pumbuczek wyciągnął temu Adamowi żebro, a bolało go, hopie. I słuchaj, i z tego żebra, rozumiesz, zaczął lepić baba. Nie? Baba żebra, ja. I tak lepi ta baba, lepi. Tu mu co spadło, zaś to tu przykleił i tak. I tak się w końcu załomą upadł, jak mnie to nie idzie. Ja. Jo chyba traca moc. Ja. I wtedy Pan Buczek musiał wymyśleć gorzołka, żeby na ta baba się szło dziwać. Ja. I tak powstała żebrówka. Tak ma być. Na wesoło z jajami. Panowie, co wy robicie? To jest próba generalna, tak? Kurde, wikary, no mnie gańba to grać. Wstydzicie się? Ja się wstydzę. A nie wstydzicie się nie posprzątać kościoła? Przy remoncie dzwonnicy też was nie było. Nic nie robicie dla wspólnoty parafialnej. Bo ja nie mogę, ja mam zawsze szychta. Ja. On ma szychta. W sobotę i w niedzielę. Na auto szporuję. Szparuję. A Andrzej? Co jo? Ja był w niedzielę w kościele. Tam jak ksiądz. Ja był w niedzielę w kościele. Pod sklepem stoicie. Ej. Ale ja muszę tak daleko stać, bo jak ksiądz godu, to mnie boli. Słucham? A, bo jest szałowy, mu chore uszy, wiesz? Ale tam pod sklepem wszystko fajnie słychać. No, jak zawieje, to i kadzidło doleci. Ja ostatnio się sztachnął na dwie dziurki, ty. Panowie, a do komunii to już nie przyjdziecie? Jak? Z piwem? Co by to było? Ja. Panowie, ale zróbcie to dla swoich dzieci, dla parafii, dla dzieci, dla parafii. Starość pierwsza. Dobra, to co, gramy? Dobra, gramy. Stworzenie świata było to teraz? Do Kany. Nie do Kany. Nie do Kany. Adam, Ewa i wąż. To po sagu to mamy grać? Jeruna, seblikaj się. Nie, panowie. To jest taka symbolika, tak? A. Kurde, ty, to dobrze, bo ja batków nie założyłeś. Byłyby jajca. Ja. Na szczęście małe. Proszę bardzo, macie tu podanie po liściu? Nie ma takiego liścia, co by mnie zakryło. Co to ma być? Mórz, jedna, dwa. Padłeś, ja? No, to już będę miał. Ja będę taki skromniejszy, taki prototyp.
I tak cię dał za wielki listek, wiesz? Kurde, wikary, tak? Nie możemy tego grać, chłopie. Czemu? Się Eryś pochorował i nie ma węża. Nie ma węża. Chłopie, to trzeba odwołać. Raju bez węża nie zagrożę. No. Chcieliśmy dobrze, że? Ale, odwołany. No. Idziemy do... A Eryś taki pieroństwo chycił, ci powiem. Od baby to chycił. Ja i taki bumbel mu wyrósł. Wiesz, kaj mu to wylazło. Ani nie gody. Bo rok takiego mu normalnie... On się nie wyliże z tego. Nie, a kaj. No. Chyba, no, że mu to... Panowie! Wróćcie tu, mam pomysł. Co? A gdzie mu to wylazło? No... Ja nie mogłem go dać w obliczu majestatu. Dobra, panowie, ja mam pomysł. Ja zagram węża. Co? Wikary węża. Ciekawe jak. Ty, a mono w tym klajdzie? No, tak jako czorno mamba będzie. Ja. Dobra grubę. Ja gram węża, kto gra Ewę? Ewa. Ja najgrubszy ogrom Ewa. Ja. A co w związku z tym? No baba jest grubsza od chłopa, nie? Ja. Nie, Ronie, a skąd wikary może wiedzieć, jak on baby nie miał? Skąd by wiedział? Skąd by wiedział? Ewa, gipko, oblikaj się. Czekaj. Wiele sam mam stać i czekać jak ten głupek. Nie mam co na siebie włożyć, czekaj. Ja? A ja ci tyle liści nakupował. To... Już muszyce zeżarły w szafie. Idziesz do miasta. Czekaj, stąd pójdziesz, kaj pójdziesz tu. Się pozakrywaj, tak chcesz iść. Nie nerwuj mnie. Już. Tak będziesz po torgu chodziła. Kurde, ty. Tu. On mi dał 2 listki, hopie, a ja mam 3 punkty zakryciu. I teraz co, hopie, kiedy ważniejszy, jak to? Albo 4 ty. Nawet mam. Ewa, ja ci pomogę. My by to już tak mieli, że tak powiem, pochytane. Ja. Panowie, jeszcze się nie wstydzicie. Nie? Jeszcze się nie wstydzimy, jeszcze mi to lotu. O, myślę, co Ewa robi, chłopie. Bula, Hawaje, a nie my z cycami. Nie, to jest głupie. To jest głupie. Patrz to, o, myślę. Żwirek i muchomorek. To jest głupie. Ty się nasuty, ciebie mszalne chyciło. Cicho. Słucham? Nic. I chyba będzie kidać coś z nieba. Tam je podkryska do lotu, nic się nie stało. Dobra, uwaga, gramy. Ja. Cicho, gaz. Ja. Jak dupnie to jednorazę, to widział w filmie, hopie. Bruce Willis za palniczką szkiertnął, taką flama poszła. Zgorało wszystko, co? To wikary syczy. A tu jest butla. Wikary, a ty musisz ta Ewa bardziej kusić. Ja? To jest taką motyka, na byle co nie poleci. Ja. I głośni. Trzeba pamiętać o tym, że Ewa też jest szałowo. Ja. Co jest? Boroku, a skąd wikary może wiedzieć, co to jest szałowo, jak na grubie nie robił? Ty patrz, a cały na czorno, to jak to się idzie pomylić. My są na biało i też waszych wszystkich tajemnic nie znamy. Ja, no jeszcze się obraz, czaśni drzwiami, a i z niego dojść zrobię. Najlepszy. Najlepiej, foch. Uwaga, jeszcze raz. Jest. Już się go boja, ty, już się go boja. On dostał do łepy, hopie. Ja. Ewas. Idź mi stąd, pieruńsko glizdo, nie chcę cię. Ewas. Uciekaj, ty pieruńsko szlingo! Broń mnie, Adaś! Ewa! Ciś z lacza, wężu! Z jakiego lacza? Ze świętego lacza. Ewa, ale ja nie mam nóg! To się kulej. Ewa! Idź mi stąd glizdo, pieruńsko. Ewa! Nie mogę cię słuchać, twoje słowa są przepełnione jadem. Ja, jedzie ci z pysku. Ewa! Idź mi stąd, pieronie. Ewa, chłopie! Nie gadaj do mnie, hopie! Ewa! Idź, pieronie, stąd, bo cię strzela za rok. Ewa, zjedz jabłko. Nie mogę, to się, to pumbuczek se to na kumput posadził. Nie. Jedno jabłko? No, on jest sum, to co będzie cudować. No tak. Od tego mojego synka. Ewa, zjedz jabłko. Nie mogę powiedzieć, że elektryczny pasterz nie tykać, bo dupnie prąd. Tak jest napisane.
Podpisany Pumbuczek. Ja. Ewa, jak zjesz jabłko, będziesz mądrzejsza od Pana Boga. Ja. Ja, ty. Będziesz wiedział, kto z kim, kto kogo. Ja? To dawaj. Jezus, ten język. Jakie Jezus? Nie, on nie padł. Po roku Jezusa jeszcze nie było. Ja wyprzedził fakty chyba. Ja by go w złych czasach obsadził. Dobra, daj te jabłko, ale idź dalej, bo mnie poliżesz. Idź, pieronie, na... patrz, kurde, ty... Z nim się coś dzieje, nie dobrego. Ty, ula. Sama żerzesz. To je jabłko wierzy. Ja już wszystko wiem teraz. Wszystko. Ja, a co wiesz? Ty się głupi. Ja też wiem. No. Ty się gidzisz na lewo i prawo. Ja, ciekawe z kim, jak myślą w raju i nawet dwóch. Nie wiem. Z baranami? Wyleź. Pójdź. Wtedy pojawił się Bóg. Nie! Pąbuczek! Pitać czoki! Pitać czoki! Aż mu tylko narobiła. Ja ją narobiła. A kto narobiła? Kto ci mi jabłko? Bo baba zawsze je pieruńsko. Kto ci mi jabłko? Nie pluj mnie jabłkiem. Zabij ten pysk. Jak podasz do mnie, nie pluj na mnie jabłkiem. Ja będę se pluł. Nie będę se. I mnie nie nerwuj, no się zawrze już nieczyste, bo już dość. Popojala do mamy! A jedź do mamy i mnie nie nerwuj. Tylko zawrzyj ten pysk. Kupi czul. Ja nie wiem, czy ten Adam już w raju miał tak przedupczunę. Już? Ja już je pochaj. Adam i Ewa ukryli się w krzakach. Ja my są w krzakach. Nie godzę z tobą. Mamy ciche dni. Panie Zenonie. Nie mogę teraz wyleźć, bo szczelą focha. Ja. Panie Zenonie! Z nojce wężu inny krzok, to nie ma miejsca. Ja! Idę do toj toja! Yeah. Panie Zenonie, to ja, wikary! Co? Wikary. Ja się wikarego w raju nie spodziewał. Co powiem, to źle. Pan gra Boga teraz. Wikary, a czemu on Boga? Bo ja je baba, a baba rządzi. Ja, baba rządzi. Możlistek. Chyba u ciebie w chałupie baba rządzi, wiesz? I teraz by da twój pumbuczek. Ja mój pumbuczek. Da sztajger twojej duszy. Ja. Idźcie po roku, a ja ze sobą będę siedział w krzokach. Co za kurza cigareta? Słucham? Nie będę kurzył, bo się krzok schajcuje. No. Proszę bardzo, gramy. Adamie, kajżeś je. Jo? Nie, ksiądz. Jo je w krzokach, ale nie wyleza, bo jo je goły. A kiedy ci padł, żeś je goły? No, tu był taki jeden cygan, ty. Co? I mi padł, że jo je goły i jeszcze mi sprzedał złoty zegarek, a Ewie patelnia, ty. Co on gada za głupoty, ty? Panie Andrzeju, co to ma być? Nowy Testament. Proszę. Tak się skłodo, Rylu. A. Że w raju, żeś jest ino ty i Ewa. Ja. Czyż byś zeżar jabłko z drzewa, co ja se na kumpot posadził? Nie. Ale Ewa zeżarła. Jeszcze ci mi na siłę. Żer. Te, się od Ewy odwal, ona jest w porządku. Ty, a ty siebie zapomniał. Co zapomniał? Chłopie, ty niech mi by taki stronniczy za Ewą. Pumbuczek. A Pumbuczek nie ma stronniczy. Jak chciał, to się mogła być nawet za Borysem Dortmund. Nie. A ty się przyznaj. Pumbuczku. To mi kozoł, ten pieruński wąż wikariusz. O ty giździe pierunowy. I masz pojechane. Od teraz będziesz basem po zoli jeździł. Ja na zola gipko. Aż farożowi cała delówka wypucuje. No. Hebluj. A wy pieruńskie świntuchy wydupiać ze Śląska. Runa. I mnie po tym jabcu pogoniło. I wygnął ich Pumbuczek aż do Kany. Nie do Kany, panowie. Do Kany. Powiedzmy, że tak to było. Tak to było. Tak było. Tłumaczę źle. Posłuchaj się. Proszę huchnąć. Huchnij, słyszałeś? Huchnij. Że jo. Nie umiał. Z siebie, a nie do siebie. To jabłko było stare. Ja. Tyle tysięcy lot to mogło zgerować, nie?
Panowie, dobra, teraz gramy Życie Mojżesza. I kary Mojżesza, tak. Nie, opie Mojżesza. Panie Andrzeju, co? Panie Andrzeju, pan gra Boga teraz. Czemu on? Czemu ja on? Ja teraz Boga, ja Boga, ja jestem Bogiem. Wyobraź to sobie, sobie. Ja. O, ty. O, ty. Teraz jeszcze opie przegrył, ja ci pokorza, co znaczy kryka Mojżeszowo. Będziesz kwiczął. Co będzie? Kwiczął. Był kwiczął i pyzdrał. Telewizora nie mocie, czy co? Nie. Dobra, gramy. Mojżesz wychowywał się u faraona, ale kiedy w obronie niewolnika zabił żołnierza, nie, musiał... Gorola. W obronie niewolnika zabił Gorola. Będzie taka dramaturgia. Ja, trzeba na Sosnowiec pojechać już. Kiedy w obronie niewolnika zabił Gorola, ja. Musiał uciekać z Egiptu. Pytać musiał. Pytać z Egiptu. Ale to jest jak ksiądz na marginesie, taka ciekawostka. Aha, aha. Musiał pytać z Egiptu. Jak ten ksiądz spetnie go do... Aż do dnia, kiedy u podnóży góry Synai... Hołdy Synai, wiela czego dać. To jest śląsko sztuka. Synek. Hołdy Synoi? Synui. Tam je umlał. Ukazał mu się Bóg przez ust kreską. A czemu? Bo się wymienił na Herygot. Proszę bardzo, gramy scena z Bogiem i z Mojżeszem. Proszę szybciutko. Mojżeszu. Kto tam je? Jo. Co za jo? Jożek je, Kierżek je. Andrzej, dupło cię normalnie mi godają, o mi szyfrem godą. Co ja mam z tego wiedzieć, ty? Pon Buczek, paciuloku. Kajże się. Na Facebooku siedza, wiesz? Gdzie mnie wykończy? No w krzoku, głupie luku, nie? No dobra, ale w kerem krzoku, tu jest pełno krzoków. Czekaj, zapola ci go. No, jak Copperfield, hop. Ja, a to żech piznył ino z małego palca. O. Dobrze, że nie z ręki byś nas spolił. Czuj, musisz uwolnić mój śląski ukochany naród. A już mnie rwie, chłopie. Musi wszystko ciepna i puda uwalniać. Nie mam co robić tutaj. Ja muszę, chłopie, garaż posprzątać. Ja muszę piwnica pomalować. Rozumiem, że muszę tu je posadzić. Wyświetlaj roboty. Ja dzwonnica skończyć farożowi. Dobra, kaj oni są. Si, pojedziesz do faraona, do Sosnowca. Jerunie. I powiesz mu tak. O wielki faraonie, królu wszystkich goroli, możesz zaraz uwolnić wszystkich hanysów, bo jak ni, to możesz pojechane. No i że ty, goroń, no. To go jeszcze trochę poprzezywasz. Ja mu z bani zasadzam. Ja, ty mu z bani. Ja, pobyczku? Ja. Tam A4 zajada? Co? A4? Ja, zajedziesz. Bo tam się niska rozdupczyła, to jest posprzątane już tam. Ty, a chyba ja lepiej wiem, co tam jest, a czego tam nie ma. Się pytam ino. No. Tylko se weź kotloki na bramki. A dzięki. Bajo. Ja. I udał się Mojżesz A4. Co, furgna? Do Sosnowca i stanął przed faraonem. Panie Andrzeju, proszę tutaj. Co ju? Proszę co tutaj. Ju? Pan gra faraona teraz. He, ja nie będę faraona grał, ty. Chyba cię w dekiel pizło. Bo nie umisz. Ja umiem. A ty umiesz. Ja umiem, chłopie, bo ja je aktor. Ja. Traktor ja. Chyba. A ty wiesz, co to jest aktor? Co mnie wiesz? Ja wiem. Jo, pieje lepszy niż DiCaprio. Pójdziesz na dno prędzej niż DiCaprio chyba. Ja? A chcesz, to ci zagrą, chłopie. Dziwej, iś mnie znerwował i zagrą. Zagrą normalnie, tak mnie znerwował. Nie strosz, bo się wiesz co. A pan się udaje, tak? Ja udaję, że się udaje cały czas. Gdzie pan teraz jest? Na McDonalda, żech zjechał. Osiołkiem? No, ale żech wyjechał bez osiołka, ale się opłaciło. Czemu? Salami wprowadzają do menu. Dziwię się, idzie do ciebie znerwowany faraon, aż mi piana z pysku lecie. Tak żeście... Chłopie... Tak żeście znerwował, że jesteś leczopka oblik. Jeszcze ci ksiądz glizda poprawił, chłopie. Ale jo, mam glizda na czopce, a ty w galotach. Te, ty się uważaj, synek. Nie pyskuj. I się teraz jedna na tron i godaj mi, faraonie, królu mi, godaj królu. Nie będę godał, co mi się będzie podobało. Ja, twój król, godaj mi. Aj, synek.
Słuchaj mnie, pieroński faraonie, królu wszystkich zasranych, zakichanych koroli. Ty. Co? Nie śmisz się tak szpetnie przezywać. Musza. Nie. Pumbuczek mi kozo. Pumbuczek tak szpetnie nie godzi. Jeszcze ci mam z bani zasunąć. Nie, wichary. Wichary. Nie mi go do ino faraonie królu. Tak, proszę mówić. Co? Ino faraonie królu. Królu. Ciulu chyba. O, się wyzywo. Dobra, mąż, niech ci będzie, mąż. Światowy dzień gorola, mąż, słuchaj mnie, ino faraonie, królu wszystkich zasranych, zakichanych goroli, możesz wypuścić śląski naród? A już! Ja, a kiedy tak padł? Tak. A kto tak powiedział? Się nie interesuj, bo koci mordy dostaniesz. Nie wypuszczę, nie. Chłopie, to spuszcza na ciebie 10 plag egipskich. Ja. Tak. A jak to nie pomoże? To przyjdzie najgorsza 11 plaga. Ciekawą jaka? Szkody górnicze. Chłopie, jak tych piramidów nie można na betonowej płycie, to ci to popynko, syneczku, a temu sfinksowi łeb do kuwety sleci. A teraz ciepna w ciebie krykom i ona się zamieni w węża wikariusza jadowitego. Ja, a wikary mi może, chłopie, w kapsa mnie może. Myślisz, że się wikarego bojaty? Może. Ale i węża nie przelękł się faraon? Nie. Więc Mojżesz sięgnął po listę plag. Ja. To teraz, goroli, słuchaj, co cię czeka. Ja się boję ty. Najprzód bydum dupne żaby. Ja się żab nie boję, bo mam w życiu. Ja. Nabojem. Nic. Takiego dupnego bociana. Też, synek! Panowie! Nie nerwuj mnie! No co? Bo głupoty godą. Co głupoty? Pierdoły pan zoli. Głupio, to ty wyglądasz. Ja, a ty fajnie wyglądasz, ja. Z glistą na czole. A ty co, mąż? Kozia żyć na twarzy. Jeszcze ci bobku brakuje. Hop, i teraz cię nie ma, hop. Teraz cię zniszcza. Ty się taki mały, ty. Ja, ty hopie. Syneczku, nastanę, hopie, taki ciemność. Ja. O. Taki ciemność. O. Że hop, hopa weźnie. Baba, baby. I po 3 hopy na jedna baba bydu. I 2 baby na jednego hopa. A Eurowizja wygra baba z brodą i z wielkim pulokiem. Stop! Zmiękła ci ruła. Stop! Weź se kończyta tych swoich anysów i uciekaj ci mi stąd. A wezna się i się ida się. Idzę. Jawol! Idzę. I ruszył Mojżesz z Hanysami do ziemi obiecanej, a były nią Boguszowice. No, to też fajnie trafili. A faraon wysłał za nimi w pościgu armię wojsk. Ja! Gonić mi tych pierońskich Hanysów! Nie! Przepraszam, niedobrych. Mojżesz z narodem obiecanym dotarli do brzegów zalewu gorzałkowickiego. Pójdźcie. No Cila, pójdź. No weź go pod rękę, on jest naciulany, ale to jest twój hop. Weź, no co ci manna przeszkadza? Rolady miały z nieba lecieć, chłopie. Dobrze związany by cię zabiły, synek. Panie Zenonie, co to ma być? No Hanysów prowadza, idą, ciotka z Fridą, chłopie. Ale ja tu nikogo nie widzę. Wikary, trochę wiary. Zgodocie inaczej, robicie inaczej, ja już nie wiem. Słucham? Ja to padł na głos, ja. No właśnie. Za nimi wojska faraona. Ja patataj. Bo na świni prędzej, ty. Ja. No, ostatni toś był ty właśnie. Ja. A na przodzie ty. My wykończymy, my wykończymy, chłopak. Wtedy Mojżesz poprosił Pana Boga o pomoc. Pumbuczku, pumbuczek się kąpie. To ciekawe, kto to godu. Asystentka. Jak mu my bez ta woda przeliść? Żabką ciś po roku. I czemu, bo żabka mu remont jest zawrzyte. Jeruna, jak ty mnie słabisz. Jak ja w ogóle cię mógł wybrać? Takiego boroka? Nie wiem, możeś miał słabszy dzień, abyś był na grillu u Andrzeja.
Czyli piźni krykomozol, trzymaj ręce do góry, tak, aż wszyscy przelezą. To styknie? No może chcesz się powiedzieć abrakadabra. Dobra. I dupnęł ma... Co zaś ryczy? Co się... Uderzył. Co? Uderzył. To jest to samo? Mm. I uderzył Mojżesz kryką w zalew go całkowicki dup. I pół Śląska nie miało wody. A była sobota wieczór. Tak oto naród wybrany przeszedł przez jezioro Goczałkowickie, zalewając za sobą wojska... Faraona. Tak jest. Tak oto naród wybrany doszedł aż do Kany. Nie, 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 do Kany, nie, do Kany, nie, panowie. Nie, 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 panowie. Do Kany. Nie, ter... Nie do Kany. Do Kany. Teraz do Kany, narodziny do Kany, i życie... Do Kany, do Kany, do Kany. Narodziny i życie Jezusa. Wikarieru tak? Na narodziny Jezusa gromy co roku. No, to wszyscy znają. Ja. Przyszło dwóch króli, kadzidło, mira i se poszli. No. Trzech króli. Trzech. Jeszcze był trzeci ze złotem, tak? A ten od złota siedzi. Ja. Bo założył Ambergold. Ja. Okay. Teraz przez parę lat będę chodzić we dwóch. Ja. A ksiądz będzie pisał K plus B minus Marcin P. Panowie, ja sobie z wami rady nie daję, no. Jeruna, ty wikary abdykował. Co to robicie? Wikary, to co, do Kany? No, na zgoda. No, Kana, Kana, Kana. No dobra, dobra, do Kany, do Kany. Panowie, ja idę po rekwizyty? Ja, niech wikary weźmie 2 litry rekwizytu. Dwa, trzy. Starczy? 3 liter na łeb. Dobra. Ja. Ja idę po szkło. Ja ty leć po szkło. Jeruna. A jo. Ja nie wiem, co ją. Ja se pochodzę. O pie. Kto tu je? Jo. Co za jo? Jo. Uwielbiam ją. Ona tu je. Ty, głupku, tańczysz do mnie, jo. Anioł Gerard Boroku. Anioł? Ja. A was w niebie też pociulało z tą pieśniczką? Ty, się hamuj, ci się zapomniał. Anioł? No. A ty godosz? W niebie się ino godo. Aha. A mówi się kaj? W piekle. O, Boroki tego rolę. Ja. Zenek, pójdź sam. Co za... Co? Chwała na wysokości! Co zaś chwała? Co tu jest anioł. Ja, anioł. Ja. Prawdziwy anioł. Okay, ja. Jakby to był prawdziwy anioł, ja by się chyba w galoty zestrął. Ja się tego boję. Boję się takich rzeczy. Jerunie. Witajcie. No i fajnie. No i co? Co? Mórz, prawdziwy anioł ty. No, widzę go właśnie, no. Widzę. Daj mi 5 minut. Panie aniołku, daj obyda. Jo, cię Gerard, przepraszam, aś troszkę zrobił na nim wrażenie, wiesz? Już dawno było powiedziane, Pan Bóg objawił się prostaczkom. A jo, nie ma prawiczek, wiesz, ja mam baba. Prostaczkom go dom! Ja. Aniele stróżu mój, co żeś chciał? Musicie powiedzieć wikaremu, że spektaklu jutro nie będzie. Hop, ja mu to ciągle godzę, że tego nie idzie grać. Ja on to chce grać, a go do mnie, ja. Ty, a ty mu powiedz to dwoło. Ja nie mogę. Ja, ty się anioł. Ja wiem, kto ja nie mogę go do. Czemu? No nie mogę, bo jak się z nim widza, to on lego na zol, rzeko, nie ma hopa, nie pogodą. Kurde. Zenek, już. Masz to poetane. Ida, ja. Cej, anioł, jest no coś takiego, to jakiś znak, czy to mogę wyciepać? To nie jest znak. Zastanów się. Zenek, anioł padł, że to wszystko trzeba odwołać, bo to jest głupie. No to my mu go dali. No to woj wikarego. Wikary! Co? No pójdź sam. Idę. Pójdź sam, gościa mu. Co się stało? Dziwej się. Przywitaj się. Tu jest anioł. Już. Zaś co godą, że i co? Hopie, stowej, ty się zachowuj. Jest. Panikujesz, jakby sam Nergal przyszedł. To nie ma papi, już idź tam do niego. Gody. Chyba ty się znocie, nie? Witam na mojej parafii. No heja.
Słuchaj. A przepraszam. Co? Mógłbym jeden włos anielski tak na pamiątkę, na szczęście? No? Ja mogę się urwać, no. Nie z pleców, ja z pleców tu. Bo nie doleca. O, o, o. Bolało? Kurde, to z brwi było te. Taki długi? Zapuszczą, nie interesuj się. Możesz włosa, to sego czymej. Ja. Co tam? Słuchaj, spektaklu jutro nie będzie. Ja nie, nie będzie. Pan Buczek to widział. Załomał się i podobno. Ty zawrzyj się, bo zaś polecisz. Dobra, ja. I nie zdążysz. Dobra, dobra. Już. No. Się nie odzywam. No. Pan Bóg to widział? Ja. I co powiedział? Chcesz wiedzieć, co powiedział? Mnie by było ganiba. Tak powiedział. Tak powiedział? No nie do końca, ale ją nie mogła przeklinać. A to co, nie będzie festynu? Festyn będzie, tylko będzie zamiana. Będzie Arka Noego i poprowadzi to papież, ja. Jaki papież? Piotr Adamczyk Gupolu. Ha. Ale znowu Arka Noego. Ja, to jest fajny. W Rybniku co chwilę z Arka Noego. Arka fajne, tu, ja Arka tu, 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 na otwarcie stadionu, Arka tutaj, tutaj, tutaj. Na ty hopie, hamuj się. Do koło ta gotka, ty się zapomniał, te. Do pana. Joje, anioł jest bezpłciowy. Kaj zaglądusz. Ściągnę lacza po życi przejada. Nie nerwuję ją, ją mam objawienie za minutę w piekarach, muszę lecieć. Ja. Hopie, no. Nara. Ciś. Na czwórce stoją, uważaj. Ja wiem. Niech ksiądz ten włos wyciepnie. Czemu? Ja. No, gosposia księdza wyciepnie. Ja. A po co se pieruństwo fałpie robić? No tak, tak. Panowie, no. Panowie, ale nie może tak być, że szósty rok rzędu Arka Noego. Zaś te same piosenki, zaś te same teksty. No, to już wie wikary, czemu my do kościoła nie chodzimy? Te same piosenki, te same teksty. Amen! Wyda!